Mam dla Was jedno słowo i jedną liczbę. Cyberpunk 2077. I love this town. A city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! To oczywiście gra, na którą mozolnie, w pocie czoła i od bardzo dawna pracuje studio CD Projekt Red. Termin premiery gry został przełożony. Obecny to 10 grudnia, ale w tweecie, w którym CD Projekt Red dzieli się z fanami i przyszłymi graczami i graczkami tą wiadomością, pojawia się, że ta data jeszcze może się zmienić. To też nie pierwsza sytuacja tego typu w przypadku wspomnianej gry, ale ja graczką nie jestem, grami się interesuję jako zjawiskami popkulturowymi, ale sama w nie nie gram. Faktem jednak pozostaje, że Cyberpunk 2077 to wydarzenie gigantyczne w popkulturze i również bardzo filmowe, chociażby ze względu na zaangażowanie różnych aktorów i postaci ze świata popkultury w powstawanie tej gry z Keanu Reevesem na czele, bo to będzie jedna z postaci, on będzie użyczał swojego wizerunku i głosu jednej z postaci w tej grze. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Warto się jednak jakoś przygotować do tego bardzo oczekiwanego momentu, jakim będzie premiera gry. No ja znam tylko jedną metodę, oglądanie filmów, więc stwierdziłam, że spróbuję polecić Wam kilka filmów, które warto obejrzeć, czekając na Cyberpunk 2077 i zastanowić się, skąd w ogóle popularność nurtu Cyberpunk tak gigantyczna od lat w popkulturze. Cyberpunk to oczywiście wizja przyszłości, bardzo technologiczna, w której maszyny i ludzie wchodzą ze sobą w różnego rodzaju relacje, w której zagrożenia ze strony technologii wpływają na ludzkie życie. To wizja przyszłości raczej mroczna, raczej spod znaku deszczu, zanieczyszczenia środowiska. No oczywiście, jeśli ja mówię o takich rzeczach, latających samochodów i gigantycznych budynków, no to przed oczami mamy Blade Runnera, czyli Łowcę Androidów w reżyserii Ridleya Scotta i Blade Runnera 2, nazwijmy to tak, Denis Villeneuve'a, czyli ten film, w którym zagrał Ryan Gosling i pojawił się również w nim Harrison Ford, znany z pierwszej części. Więc to wizja, w której ludzie i androidy spotykają się ze sobą, w której androidy mają emocje, a granica człowieczeństwa zostaje przesunięta. Tak myślę, będzie też w grze Cyberpunk 2077. Będziemy się zastanawiali właściwie, gdzie jest nasze miejsce i będziemy wchodzili w świat gry z perspektywy takich filozoficznych rozważań na tym gruncie. Dlatego, żeby jeszcze podbić ten rodzaj emocji, serdecznie zachęcałabym do sięgnięcia po film Ghost in the Shell Mamoru Oshiego. To jest film animowany z 1995 roku. Główną bohaterką jest Motoko Kusanagi, policjantka, która właściwie jest człowiekiem i maszyną jednocześnie i trochę zatraca się w tym świecie marginesu właściwie, tego pomiędzy jednym a drugim. To głęboko filozoficzna opowieść. Oczywiście powstał remake ze Scarlett Johansson, który też polecam ze względu na efekty specjalne i piękny świat przedstawiony, ale jednak ta głębia tematyki cyberpunkowej mocniej wybrzmiewa w japońskiej animacji. Kolejny film, który warto by było tutaj dołożyć, to Ex Machina w reżyserii Alexa Garlanda. Film, w którym test Turinga, czyli sprawdzenie, czy maszyna jednak dalej jest maszyną, czy właściwie komputerowi udało się wystrychnąć nas na dudka i wydaje nam się, że jest bardziej ludzki niż jeden człowiek, to temat główny, ale przy okazji relacja romantyczna, fantastyczna rola Alicia Vikander. Serdecznie polecam, by ten film znaleźć w streamingu i również obejrzeć go z tej okazji. Mówiłam o Keanu Reevesie, bo to postać niesamowicie zaangażowana w powstawanie gry Cyberpunk z legendarnym You are breathtaking, czyli to ty jesteś niesamowity i wspaniały, wykrzyczanym ze sceny na prezentacji wstępnej tej gry. The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. No ale Keanu Reeves to postać związana z cyberpunkiem od wielu lat. Polecam cofnąć się i obejrzeć jeszcze raz film Johnny Mnemonic albo, rzecz jasna, starego dobrego Matrixa, bo również czwarta część tej serii filmów rodzeństwa Wachowskich
będzie niedługo na ekranach kin. Oczywiście czekamy ze względu na epidemię koronawirusa, to wszystko się poprzesuwało, ale Keanu Reeves, Matrix, Johnny Mnemonic, myślę, Blade Runner, to właśnie te tytuły, które warto, po które warto sięgnąć, czekając na grę Cyberpunk 2077. Na pewno tak długo nie będziecie musieli czekać na kolejny odcinek Warsztatu Filmowego, bo on już w przyszłą niedzielę o 15:00. Do zobaczenia. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.